Konie ruszyły. Ładnie złapała start. Oj, ładnie złapała start Pericola, ale tam stawka troszeczkę się rozciągnęła. Na drugim miejscu Wioska, natomiast z tyłu galopują Ceramika i For Miss. 1800 do cerownika. Na razie cały czas Pericola, ona dyktuje tempo. Na drugim miejscu galopuje Wioska. Tam z prawej strony przy kanacie przeszła Alpina. To jest czołówka, za nimi Ekspresja TV. Za nią galopuje Muza, For Miss i ostatnia jest Ceramika. Na razie lekko, spokojnie Pericola. Mają do celownika jeszcze około 1400 metrów. Nic tam się nie zmienia w czołówce. Pericola dyktuje tempo, natomiast od stawki zaczyna odstawać Ceramika. 1300 metrów do celownika. Nadal Pericola. Blisko niej trzyma się Wioska. Na trzeciej pozycji dość lekko galopuje Alpina. Za nią Ekspresja TV. Dalej przy wewnętrznej Muza, za Muzą galopuje For Miss, za nią Forgissima i ostatnia jest Ceramika, która dołączyła jakby do stawki. 1000 metrów do celownika, nadal Pericola, ona dyktuje tempo, blisko niej Wioska, blisko Wioski również tutaj przy wewnętrznej Alpina, przesunęła się do przodu również Ekspresja TV. Zaczyna odstawać znów Ceramika od stawki. Ostatnia w tej zasadniczej grupie w mocnym posyle Forgissima. Na prostą wyprowadzi jednak Pericola. Pericola, blisko niej Wioska. Te dwie klacze. Muza dalej przy kanacie. Polem rozpoczyna finisz Alpina. Ucieka Pericola. Atakowana jest przez Wioskę. Pericola, Wioska, Alpina. Pericola utrzymuje prowadzenie. Próbuje zaatakować ją Wioska. Jeszcze 300 metrów do celownika. Polem na trzeciej pozycji tam nieźle galopuje Alpina. 200 metrów do słupa. Pericola z dużą przewagą prowadzi i jeszcze oddala się od swoich rywalek. O drugie miejsce walka. Tam Alpina dobrze finiszuje. I za chwilę celownik. Pericola, Alpina, Wioska. A czwarta będzie Muza albo Forgissima. Czwarta będzie Muza albo Ekspresja TV, bo Forgissima jest ostatnia.